Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Ulubieńcy roku 2018. Dziś mam do przedstawienia kilka propozycji dla Was. Są to kosmetyki do włosów oraz szczotki, które najlepiej sprawdziły mi się w tym roku. Także jeżeli jesteście ciekawi, co dla Was przygotowałam, co mi się najlepiej sprawdziło, to koniecznie zostańcie razem ze mną. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to zacznę w pierwszej kolejności od kosmetyków do mycia włosów i tak dalej. Przedstawię Wam wszystko w takiej kolejności, w jakiej ja po prostu te kosmetyki stosuję i używam ich na sobie. Na pierwszym miejscu pojawi się szampon, a w zasadzie dwa szampony, ponieważ ja myję włosy raz jednym, raz drugim, najczęściej najpierw jednym, a później drugim, ponieważ jakby myję włosy dwukrotnie. I w pierwszej kolejności będzie to szampon Ultra Shine z firmy Petal Fresh. Jest to firma, która robi właśnie kosmetyki bez SLS-ów, bez parabenów i bez tych wszystkich innych rzeczy. Ja stosowałam różne naturalne szampony, natomiast ten sprawdza mi się najlepiej, ponieważ wiele tych bardzo naturalnych szamponów mam wrażenie, że w ogóle tych włosów nie myję. Natomiast ten jest naprawdę bardzo dobry, ale też on nie ma tu jakiegoś takiego działania bardzo szerokiego, dlatego uzupełniam sobie ten szampon tym, a mianowicie jest to firma Alpekin Tuning Shampoo, szampon czarny kofeinowy, w związku z czym nada się tylko dla osób, które mają ciemne włosy. Jest to szampon, który stymuluje korzenie włosów podczas mycia oraz pozwala zachować ciemny odcień włosów. Ja ten szampon używam ze względu też na właściwości takie przeciwwypadaniu włosów, ponieważ niestety, ale już od lat cierpię na choroby tarczycy, chorobę tarczycy, gdzie często pierwszym objawem jest wypadanie włosów, dlatego to jest szampon, który mi w tym pomaga, w tej nierównej walce i dzięki niemu jakoś też daje radę. Jeśli chodzi o ceny tych produktów, to tutaj mamy około 25 zł, a tutaj około 37 zł. Obydwa te produkty dostaniecie w Rossmanie i to są takie, które mi się naprawdę fajnie sprawdzają, także mogę Wam je z czystym sumieniem polecić. Kolejny produkt to odżywka. Ja testowałam w tym roku ubiegłym wiele odżywek, szukając swojego ideału i kiedy próbowałam przerzucić się na składniki, które będą naturalne, nawet tutaj z tej firmy też miałam odżywkę, też była bardzo dobra, była lekka, natomiast to, co zrobiła, wszystkie odżywki, co robiły z moimi włosami, to one były strasznie sianowate. Ja to widziałam nawet na filmach, wręcz zwłaszcza na filmach, kiedy dla Was kręciłam, kiedy próbowałam je jakoś, nie wiem, uczesać, czy nawet wysuszyć na szczotkę, to one były takie strasznie sianowate, co mi przeszkadzało nie tyle nawet w życiu codziennym, co w momencie, kiedy nagrywałam dla Was filmy. W związku z czym postanowiłam trochę przypadkiem, bo kupiłam ją na wakacjach, ale jednak wrócić do odżywki, której używałam już wcześniej. Jest to ta pomarańczowa odżywka z Garniera, która może nie ma jakiegoś super składu, ponieważ jest tutaj na drugim miejscu w składzie alkohol, który co prawda też jest przekaźnikiem w wielu kosmetykach, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, która działa na moje włosy, która powoduje, że nie są one sianowate i najbardziej poleciłabym ją osobom, które cierpią na właśnie sianowatość włosów, kiedy Wasze włosy są, nie są aż takie super ekstra cienkie, albo nawet jeżeli są, ale są po prostu bardzo sianowate, chcecie wygładzić, tak uładzić, żeby nie było takich kłaczków, włosków, włoseczków, no to to jest moim zdaniem najfajniejszy produkt, przynajmniej z takiej znanej mi gdzieś tam firmy, także jeżeli macie coś lepszego, to oczywiście podpowiedzcie, z chęcią wypróbuję coś innego, natomiast to dla osób o takim właśnie potrzebach, jakie wspomniałam, to jest naprawdę super odżywka. Kolejna odżywka, którą stosuję, jest to firma Sios. Ja wiem, że ona też wśród fryzjerów nie cieszy się jakimś tutaj szczególnym powodzeniem ze względu na obciążające silikony na włosy, natomiast ona mi się bardzo fajnie sprawdza. Już to jest moje kolejne opakowanie, jest to Sios do włosów przetłuszczających się u nasady i suchych na końcach. Ja to stosuję na całą długość włosów, na końcówki, na wszędzie, gdzie się da. I rzeczywiście one się ładniej rozczesują, jeszcze są takie bardziej gładkie. Jeżeli macie coś jeszcze innego, fajniejszego, co Wy używacie, to oczywiście też dajcie znać, natomiast mi to osobiście służy bardzo fajnie. Kolejna rzecz, którą używam z polecenia mojej fryzjerki, również przeszłam przez wiele produktów tego typu, natomiast w tej chwili jestem na
Matic Oil z L'Oreala. To jest takie duże opakowanie takiego olejku, które stosuję na same zupełnie końcówki włosów. Czasem, jak mam takie strasznie sianowate włosy, chociaż po używaniu tej odżywki jest już dużo lepiej, to wtedy gdzieś tam, gdzieniegdzie też sobie nakładam na włosy. To je nabłyszcza, dodatkowo chroni. Tutaj oczywiście, tak jak we wszystkich tych pseudonaturalnych olejkach, mamy na drugim miejscu w składzie silikony, czyli właśnie ten Dimethicone, o którym już kiedyś wspominałam w jednym z filmów. Natomiast no, nie ma tutaj jakiegoś super działania pielęgnacyjnego, ale to jednak te włosy chroni, więc no, to mi się fajnie sprawdza, no i jednak te włosy wygładza, więc dla wszystkich osób, które oczekują wygładzenia na końcówkach, jak najbardziej może Wam się również ten produkt sprawdzić. A co więcej, bo jego cena to jest chyba gdzieś w granicach 60 zł, to jest o tyle fajne, że jest on bardzo wydajny, ponieważ większość z produktów z tej kategorii znajdziecie tylko w takich maleńkich opakowaniach. Kolejny mój ulubieniec, o którym też już raz wspominałam, jest to z firmy również L'Oreal Magic Retouch odcień ciemny brąz. Jest to spray na odrosty, na siwe włosy. To jest super sprawa, nawet jeżeli macie rzadkie włosy, chcecie o je optycznie zagęścić, albo nie macie, ale chcecie, żeby przed imprezą tak było. Ja często tak robię przed nagrywaniem filmów, dzisiaj akurat tego nie mam, ale często tak robię, że kiedy tutaj mam przedziałek, on jest taki biały, to lekko nawet sobie po nim sikam, od razu tych włosów się wydaje, jakby było po prostu milion, także naprawdę super sprawa, bo wiadomo, częste bardzo chodzenie do fryzjera mega włosy wyniszcza, zwłaszcza jeżeli ktoś z Was chodzi na przykład częściej niż raz na miesiąc, w związku z czym warto się w taki spray zaopatrzyć. On kosztuje w granicach 25 zł. Kolejny ulubieniec, już też o nim mówiłam, jest to najlepszy lakier do włosów, jaki miałam, super utrwala, a jednocześnie nie robi takiego ogromnego hełmu, jest bardzo wydajny. Jego cena, w zależności gdzie go kupicie, czy w internecie, kosztuje tam w granicach 30-35 zł. Ja go kupuję u mojej fryzjerki, to tam płacę trochę więcej, w granicach 60 chyba zł. Także bardzo fajna rzecz, super wydajny i daje bardzo fajny efekt na włosach. Uwielbiam go i nie wyobrażam sobie, żebym, nie wiem, kiedykolwiek mogła go zmienić, ale wszystko przede mną, także kto wie. Jeśli chodzi o kosmetyki, to by było na tyle, natomiast nie mogłabym nie wspomnieć o rzeczach, które mi towarzyszą non-stop. I jeżeli nawet znajdziecie, czyli szczotki do włosów, jeżeli znajdziecie tutaj gdzieś pod światłem kamer i lamp jakieś włoski, no to wybaczcie mi, ale ja po prostu no, non-stop tego używam cały czas. I tak, pierwsza rzecz to jest Tangle Teaser, już bestseller, kultowy produkt na całym świecie. Jest to szczotka, która ma takie delikatne, jakby takie masujące, plastikowe koniuszki. Bardzo fajnie rozczesuje włosy, one się nie plączą, nawet jak są splątane, to bardzo fajnie te włosy rozczesuje, także naprawdę super sprawa. Uwielbiam go, mam taki oraz wersję podróżną i nie wyobrażam sobie rozczesywać obecnie włosów czymkolwiek innym. Jeśli chodzi o cenę, to ona sięga chyba 30-40 zł za taką szczotkę. Kolejny produkt jest to firma ProThermal Anti-Static. Myślę, że są inne szczotki innych firm z takich tego typu okrągłych, natomiast wierzcie mi, że to musi być konkretna, okrągła szczotka, jeżeli chcecie mieć ładny efekt, bo już miałam ich ileś. Natomiast moja fryzjerka Kasia, zaczarowana warkocze, którą serdecznie pozdrawiam, to ona właśnie mnie przekonała do tego, żeby zainwestować właśnie w trochę droższą szczotkę, bo ta kosztowała chyba, nie wiem, w granicach 50 zł, a nie tam 20, i rzeczywiście widzę kolosalną różnicę i nie wyobrażam sobie teraz inaczej suszyć swoich włosów, jak właśnie nie na tą szczotkę. Ja robię w ten sposób, że tutaj sobie tą jakby gdzieś tam te włosy nabieram i po prostu suszę suszarką. Jeżeli chcę mieć ładne końcówki, to tak ja naciągam i po prostu gdzieś tam suszę mocniej, żeby były takie, nie takie zupełnie proste, tylko lekko podkręcone. Także super sprawa, natomiast pamiętajcie, że cena czyni cuda w tym przypadku i to nie może być zupełnie tania szczotka. I kolejna szczotka, tak zwana kokówka, bez której nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek fryzury, jeżeli chodzi o mnie, bo ja nie robię sobie skomplikowanych fryzur, ponieważ przejawia się u mnie wciąż jedna i ta sama fryzura, tak jak zresztą widać. Ale jeżeli chodzi o rozpuszczone włosy, to największy problem jest taki, że one są takie często ulizane. Jeżeli cierpicie na to, że one są co chwilę ulizane i nie chcecie, żeby tak było, to musicie mieć tą szczotkę, ona jest świetna. To jest właśnie tak zwana kokówka, czyli niby do robienia koków, ale ona jest świetna do tapirowania włosów. Tutaj macie włosie dzika i ono się świetnie sprawdza do tak zwanego tapiru, żeby Wam też tych włosów nie powyrywało. Ja sobie nabieram na przykład tutaj kawałek tych włosów, się troszkę obniżę i sobie leciutko je tapiruję.
i oklepują i od razu już nie jestem taka, wiecie, ulizana. Możecie to sobie zrobić po całej głowie, albo tutaj głównie od nasady jakby z góry i po prostu psiknąć lakierem. Świetna rzecz, świetna sprawa. Tu mam firma Gepard, cokolwiek to znaczy. Bardzo dobra rzecz i to są trzy szczotki, które odmieniły moje życie i to są moje ulubieńcy chyba życia, niekoniecznie roku 2018, także naprawdę szczerze Wam polecam. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla Was pomocny, przydatny i że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, także do zobaczenia następnym razem. Hej!